skrzepki. Su, nice, su. Dobra, i teraz tak, gdzie jest nasz podtykacz? To jest podtykacz, nie? Tak. Ciekaw jestem, ile... Czy żar słońca jest nasze? Bo nawet nie widziałem jak czasu, szczerze powiedziawszy. Starałem się jak najszybciej. Ale... To nie właśnie, czy mamy żar słońca, czy coś innego. Już za pierwszym razem z... Jest. Dzięki. Na razie. Próby loży... Nie uciekną. Dobra. Próby loży nie uciekną, tak jest. Dobra. Tak to właśnie jest. Dobra, czyli to są próby loży i to tak właśnie idzie. Dobra, dobra. Ojejejejej. Co my tu mamy? To są też próby loży. Dobra. Tu jeszcze nie idziemy. Założonych ustępów z badaj kraj. No to jest ten. The Frozen Wilds pewnie. Coś ten deseń. Tu chcielibyśmy iść. Jest kwiot. Tu jest kwiot. I chyba tędy trzeba iść. Nie. Tu nie wejdziemy. Nie, tu nie wejdziemy. Nie ma nic. O, dziwny perek. Genos kwiot. Tu jest kwiot. Składaj drzewo. Atakują. Dobra, z nimi nie chcemy się bawić. Teraz odpuszczam górę. Czyli to jest Don. Tu coś jeszcze jest, powiedział. Dobra.
Dobra, ci to jest git. A co tutaj jest? Co tutaj mamy? Jest gdzieś tam. O kurde, to jest ten wielki. A nie, nie chcę sobie tam walczą. A tylko prze... Co mnie atakujesz, kurde? Dziady go jedno. Wow! Ja ty gdzie jednak kurde będziemy tutaj atakować. Biegun! Koń nie ma na patykach! Ktoś musi bronić miasta. No proszę, popatrzcie, to jest miasto. To nie wygląda na ich robotę. Kłeścik jest jeszcze. I kłeścik! Darmową sobie weźmiemy. Teraz gdzie jest ten kłaścik? Tu jest gdzieś. No, no. Zawsze mówiłam Derwalowi, że kobieta go załatwi. Zbierało mu się. Mam odciski starsze niż ty. Mam swoje własne, jeśli chcesz się próbować. Ha! Jak ona iskrzy, wieże płomiennowłosa. Petra Kuźnicka. Aloy, łowczyni maszyn. Łowczyni maszyn. Ha! Mam coś dla ciebie. Krótko mówiąc, zostaliśmy wyrzuceni z własnych ziem. Dlatego robię taką plującą odłamkami bestię. To ucinacz sporów. Okej, okay, złomowisko? Co to za miejsce, Petro? To Wolnogóra. Wolno, ponieważ nie ma władzy, tylko my, metal i burze piaskowe. A z tyłu Góra Okruchów, zebranych przez setki oseramów z resztek poprzedwiecznych. Poczuj to, wciągnij powietrze. Dym i pot. Życie w lesie stępiło twoje zmysły. Ja czuję 5 metali w samej ślinie. Więc ten złom zostawili przedwieczni. Jakieś pole bitwy? Jakiś skład albo śmietnisko. Tak ściśle ułożone, że się skleiły. Przedwieczni wywalali więcej, niż możemy pojąć. Okej. Okay. Ale nie chcesz wiedzieć? Zrozumieć, co to znaczy? Część kopaczy całe życie spędza, szukając sensu życia. Ja nie. To znaczy, że tu się dobrze wytapia. Nie trzeba rozumieć lasu, żeby ścinać drewno na strzały. To daje wiedzę, że z marszczynu są lepsze strzały. Ostrożnie, bo jeszcze oparzysz sobie język. Nie tęsknię za przedwiecznymi. Mieli swój czas, ich dzieło skończone. Wszystkie ich wynalazki są pod górami, rdza na kościach. Moje siostry i bracia w kuźni stworzą nowy świat. Więc jesteś kowalką? Zawiadujesz kuźnią, miastem też? Miasto to kuźnia, a każdy ciągnie swój wózek. I tak ma być, bez rajców i ich czczej gadaniny.
A gdybyśmy byli bez trzej gadaniny, pięknie. Przez 3 dni byśmy się kłócili o wbicie gwoździa. Brzmi irytująco. No tak, ale kochamy kłótnie. Potrzeba gorąca, żeby piec płonął. Ale tradycja nie podlega dyskusji. Inaczej byłabym Petra Kuźniowa. Petra Kuźniowa. Chyba ci nie pasuje. Dobrze gadasz. Petra Kuźnicka. Byłam wtedy jeszcze bardzo młoda. Mogłam żyć swoim życiem, nic mnie nie ograniczało. Opuściłaś dom i przybyłaś tu. Szłam do Południka, jak każdy. Dołączyłam do ekipy w elewatorze. Skończyliśmy, gdy szalony król rozsmakował się w krwi. Wtedy przysięgłam, że znajdę miejsce dla każdego, kto pójdzie ze mną. Łapaliśmy fuchy aż do końca wojny. Wtedy trafiliśmy na ten obóz. Opuszczony z wielką górą metalu. Miejsce na nowy start. Wtedy się zaczęło. Jak byłam w twoim wieku, myślałam, że ślad po silnym ciosie zostaje najdłużej. Teraz, gdy jesteś starsza, pewnie wiesz lepiej. Tajemnica. Tak jest. Tajemnica starszej kobiety. Ta broń, nad którą pracujesz, nigdy takiej nie widziałam. Twój projekt? Ma moje rysy, co nie? Jego mamusia pomogła odbić Południk swego czasu. Czegoś takiego nie osiąga się strategią. Trzeba było walnąć i tyle. Rozbić armię szalonego króla tak, żeby pióra latały. Co to za mina? Broń o takiej potędze. To nie broń, Rudasku. To strzelający się liczy. Gdyby pociski chociaż tknęły elewator, mieliby przechlapane. Doskonała robota. Każde ogniwo ma znaczenie. Może dam ci się kiedyś pobawić. O, nie dasz mi się pobawić? Nie ma jeszcze historii. Jest za ciężka do noszenia, aż re metal jak kłapak. Mówisz, że przegoniono was z waszej ziemi? Z tej góry złomu. Banda złomiarzy przyszła węszyć akurat jak wygrzebaliśmy sporo części do broni. A teraz jesteśmy w impasie z bandytami w naszej odlewni. Zabarykadowali się, mają nasze ogniwa mocy. Chyba lubią świecidełka. Słuchaj, żeby domknąć obronę, potrzebne mi części i ogniwa mocy. Wejdziesz i wyjdziesz, nie brudząc sobie rąk. Nie obawiam się zabrudzić. Jesteś jak dech z miecha, Rudasku. Okej. Co jest tutaj? A co my mamy za misje poboczne? Góra Kłopotów. Tutaj jest, okej. Okay. Easy mode. Zapewne. Easy mode, brada! Jakbym to ja miał wybierać, najpierw brałbym miasto. Więcej jeńców do kopania piorunowych skrzyń. Ona tu jest! Cały ten pościągany. Kto wie skąd i kiedy. Zbóje mają dobrą obronę. Lepiej znaleźć ich strażę, zanim poszukam ogniw.
Okej, jeszcze ktoś? Nie, dobra. Git. Git, 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 git. Git, git. Co my tu mamy? Tu są schody jakieś? Tu gdzie wejść? Ogniwo. Au. Gotowe. Teraz tylko złomiarze i znaleźć części do broni. Będzie po twojemu, jak klan tu wpadnie. Miasto świetnie się pali. Ani? O-o. Nie wiem, co to za ziomek, ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, co powiedział. Było tu wiele złomiarzy. Mam nadzieję, że nie zjadłem wszystkich. Złomiarze musiały zrobić ten stos. Dziwne, bo niech no tylko znajdę coś, czego Petra mogłaby użyć. Szybko. Hello. Dobra. No, dawaj, podnosz to Aloy. Tak się kurde obijasz i obijasz się z tym. Z powrotem do Petry. No i cyk, z powrotem do Petry. Może ubierać się ta strojnie, że znalazł w Królestwie Słońca miejsce dla Oseramu. Ty,
A my mamy kolejne trzy ogniwa, czyli możemy wejść do ruin. Mam części, które chciałaś, ale nadciąga więcej zbójów. Reszta ich klanu. Chcą przejąć miasto. Naprawdę? Trzymaj to prosto, a ja zrobię swoje. Te zbóje pożałują, że tu przyszli. Weź to i się przygotuj. Tylko nie dociskaj do bioder, jeśli jeszcze chcesz ich użyć. Dobra, dobra, łapię. Ciężkie. Ledwo mogę utrzymać. Jak macie przyjść, to się pośpieszcie! Zniszczysz to miasto, bruzu kuźnie, chłopie! Ha, maniery! Się wycofał oprócz tych bandytów. Weźmy tę pełby, mają tylko jedną armatę. Ale to chyba pogrom. Zbierają się pod mostem Aylor. Zwal go na nich. Okej. Aż mnie zęby bolą. Co ciekawe, może trzeba zagryźć pasek z rzemienia. Zafundujemy im podniebny pogrzeb. To ładna nazwa na pozostawienie ich ptakom. Gdyby nie mój sprzęt, potraktowaliby nas gorzej. A gdyby zawiódł? Mogło się tak stać? To możliwe. Dlatego go sprawdziłaś. W razie czego miałaś te swoje zabawki Nora. Podobno powinniśmy ufać Metalowi. Dlatego ja zaufałam tobie, Aloy. Mam dług wobec ciebie, łowczyni. Nie zapomnę o tym. Ja też nie, Petro. Wciąż mi iskry przeskakują we włosach. Okej. O, tu kolejny kościg jest dostępny. Pięknie. Czy szukasz czegoś? Moi przyjaciele niedawno zaginęli. Poszli za stadem behemotów i nie wracają. Tylko wytrawni myśliwi polują na te maszyny. Dadzą sobie radę? To nie o nich się martwię. Potrzebujemy specjalnych kabli z behemotów, aby użyć armat. Jeśli zgubią to stado, Petra da mi popalić. Nie powinienem się zgadzać na zamianę. Kiedy ich widziałeś? Zanim wyruszyli tutaj. A jak szli, to bez przerwy się kłócili. O co się spierali? O to, jak podejść stado. Jorgris świetnie strzela z łuku, ale zabłądziłby we własnym domu. Co ja narobiłem? Petra? Może wyjaśnij to Petrze. Jeśli sama chcesz jej to powiedzieć, proszę. Może wyżyje się na tobie i zmęczy, zanim zabierze się do mnie. Na co się zgodziłeś? Ja i Belladża mieliśmy zdobyć kable behemotów z tego stada. Ale Jorgris i Belladża są sobie przeznaczeni. Jak młot i kowadło. Tylko tego nie rozumiem. Więc zgodziłem się z nimi zamienić, żeby... Wiesz, poszło trochę szybciej. Nie zastanawiała się czemu? To był jej pomysł. I chyba trochę przesadziła. Jak się będą dalej tak obściskiwać, to przegapią stado, a ja oberwę. Okej. Sam ruszyłbym ich poszukać, ale skoro Jorgris poszedł za mnie, muszę pełnić warty za niego. Mogłabym ich poszukać. Dokąd poszli? Szukali stada w pobliżu łuku na północnym zachodzie. Mam
nadzieję, że się nie zgubili. Bez ich pomocy nie będziemy mogli strzelać z naszych dział. Jeśli przez to przegramy, sam rzucę się w ten ogień. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał. Zrobię, co się da. Na gitarę. Dobra. Zawsze bladziutka. Po paru chwilach w kuźni od razu byś nabrała rumieńców. Nie potrzebuję kuźni. Wystarczy wypad w dzicz. Co ci tam płonie tym razem? Zajmę się tym. Na pewno dasz radę, ale jeśli to w Wolnogórze, muszę o tym wiedzieć. Dwoje poszło za stadem. Zaginęli. Nie mieli jak. Kilów znajdzie igłę w hałdzie złomu. No chyba, że poszedł... A to bezmyślny odlewnik. Co zrobił? Zamienił się z Jorgrizem. Na ogień i ślinę! Po co ci kable behemotów z tego stada? Te kable to najlepsze zapalniki do naszych armat. Ale i tak szybko się zużywają i wciąż potrzeba nowych. Nasza broń daje siłę i wolność. Bez niej jesteśmy łupem dla bandytów i maszyn. Można je kupić. Część surowców zbieramy sami. Inaczej stracimy niezależność. A na to nie możemy sobie pozwolić. Poprosiłeś mnie o pomoc. Za co jestem ci wdzięczna. Skąd ten cały pośpiech? Kiedy stado dojdzie do kotła, będzie poza zasięgiem, a na następne będziemy długo czekać. Potrzebujemy Kocioł. Tych kabli i to natychmiast. Okay. Co zamierzasz z tym zrobić? Strata czasu Kilufa i moja. Jorgris i Belladia nie potrzebowali zachęt. Są sobie przeznaczeni. Zupełnie jak w kuźni. Pracę wykonuje ciężar młota, a nie ramię. Nie myślałam, że Kiluf jest taki czuły. Nie jesteś zła? Ach, to jeszcze nie koniec. Ale jednego się nauczyłam. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Pięknie. Jak znajdziesz tę dwójkę, zaopiekuj się nimi, proszę. A jak przy okazji przyniesiesz kable behemotów, tym lepiej. Uważaj, bo ci wejdzie w nawyk. Właśnie, wejdzie ci w nawyk. Cały czas proszenie mnie o pomoc. I co wtedy? I co wtedy? O, tu jest jeszcze jakiś quest. LOL. No tak, wszystkie questy poboczne się będą teraz odblokowywać, no bo pocisnęliśmy trochę fabułki. A fabułka jest na niskim poziomie. To jest któryś poziom, więc no. Wszystko jest jasne. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Znajdź pomoc! Spokojnie. Jak ci na imię? Co się stało? Hakurt! Znajdź pomoc dla Klifu! Jastrzobłyski wracają! Zabiją mego brata! Wszystkich! Nie zdołaj, jeśli ja tam będę. Wiem, że umarł. Mówiłem, że umarł.